Księga Przysłów, rozdział ósmy. Oto przemawia mądrość, głos podnosi roztropność, staje na szczytach pagórków, przy drodze, wśród wydeptanych ścieżyn. Woła donośnym głosem przy bramach, przy wejściu do miasta, w zatłoczonych przejściach. Do Was, ludzie, przemawiam, głos mój kieruje do synów ludzkich. Niedoświadczeni, uczcie się rozwagi, głupcy, odmieńcie swoje serca. Słuchajcie, bo przekazuję wzniosłe rzeczy, otwieram usta i uczę prawości. Prawdę podaje mój język, moje usta brzydzą się przewrotnością. Wszystkie moje słowa są słuszne, nie ma w nich podstępu ani fałszu. Są one zrozumiałe dla pojętnych i proste dla tych, którzy pragną wiedzy. Zdobywajcie karność, a nie srebro, i wiedzę zamiast najczystszego złota. Bo mądrość cenniejsza jest od pereł, nie dorównują jej żadne kosztowności. Ja, mądrość, mam rozwagę, posiadłam wiedzę wraz z przezornością. Bojaźń Pana każe zła nienawidzić, więc nienawidzę pychy i wyniosłości, złego postępowania i ust obłudnych. Do mnie należą rada i wsparcie, jestem umiejętnością i siłą. Ze mną rządzą królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Ze mną sprawują władze Książęta i dostojnicy sądzą na całej ziemi. Darzę miłością Tych, którzy mnie kochają, kto mnie szuka usilnie, ten znajdzie. Przy mnie jest bogactwo i sława, trwały dobrobyt i sprawiedliwość. Owoc mój lepszy niż najczystsze złoto, a zysk, który przynoszę, lepszy niż wyborne srebro. Chodzę drogą sprawiedliwości, środkiem ścieżek praworządności aby tym, którzy mnie kochają, przydzielać bogactwo i napełniać ich skarbce. Pan stworzył mnie u początku swej drogi, jako pierwsze ze swych dzieł w pradawnych czasach. Zostałam ustanowiona przed wiekami od początku wraz z powstaniem ziemi. Zostałam zrodzona, gdy nie było jeszcze morskich głębin, kiedy jeszcze nie istniały źródła tryskające wodą. Zanim były osadzone góry, przed pagórkami zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie uczynił Ziemi ani pól, ani zalążków w okręgu Ziemi. Byłam tam, kiedy ustanawiał niebiosa, gdy umacniał sklepienie nad otchłanią wód, kiedy w górze os osadzał chmury i wyznaczał źródła głębinom, gdy wytyczał granice morzu, aby wody nie naruszyły jego nakazu, kiedy umacniał fundamenty Ziemi trwałam wiernie u Jego boku, byłam Jego rozkoszą każdego dnia, cały czas tańcząc przed Nim, pląsając na okręgu Jego ziemi. A w mojej rozkoszy mogą mieć udział synowie ludzcy. Teraz więc słuchajcie mnie, synowie, szczęśliwi, którzy idą drogami wytyczonymi przeze mnie. Słuchajcie karcenia, abyście się stali mądrzy, nie lekceważcie go. Szczęśliwy człowiek, który mnie słucha i dzień w dzień u drzwi moich czuwa, Pilnując mej bramy. Bo kto mnie znalazł, ten znalazł życie, a pan darzy go swą życzliwością. Ale kto mnie obraża, ten niszczy swe życie. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, śmierć kochają. Kanie ósmy rozdział Księgi Przysłów to jest taki bardzo piękny, bardzo słynny też hymn o mądrości. Zobaczcie, ta mądrość ma tutaj cechy takie dziwne, takie cechy, które by wskazywały, że ona jest boska jakaś, nie? Była przed założeniem świata, doradzała Bogu, kiedy tworzył świat, w ogóle tańczyła wokół niego, taka była jakby taka jego kochanica, nie? Taka oblubienica. Kiedy od dawna Kościół w tym hymnie widzi hymno Duchu Świętym. W sensie tą mądrością jest Duch Święty, bo to on był oczywiście tym, który Bogu pomagał stwarzać świat, w sensie jako oczywiście jedna z osób Trójcy Świętej który jest nieustannie Jego miłością, który przed wiekami był, zanim cokolwiek się stało, więc to nie jest rzecz naturalna, rzecz przyrodzona, rzecz taka z tego świata, tylko rzecz nadprzyrodzona. To jest hymno Duchu Świętym, który jest w Bogu, a który jest też dawany Synom Ludzkim. Jak sam mówi Duch Święty, jeżeli codziennie wystajesz pod moją bramą, czyli codziennie mnie wzywasz, to zobaczysz, ja cię poprowadzę, zobaczysz, ja cię napełnię, kochani, Wołajcie, dzisiaj mamy ten dzień, kiedy akurat czytamy ten fragment, ale wołajcie każdego dnia, nieustannie, kilkukrotnie, kilkadziesiąt razy dziennie. Wołajcie o Ducha Świętego, żeby was prowadził, żeby wam dawał mądrość, żeby wam dawał wiedzę, żeby wam dawał rozeznanie. Proście Ducha Świętego o takie towarzyszenie.